Dobra, zaczynamy tą przygodę. Dobra, ponieważ dowiedziałem się, że coś wam nie muszę ufać. Czemu? Mamy ufać sobie nawzajem. No właśnie, jest zaufanie tutaj, coś takie jak ogólnie pojęte zaufanie. To jest podstawa. Dokładnie, takie są zasady. No. Z kim ja tu jestem? Jestem z Antainem i z Bladim, dobra. Okej. Okay. Jakie są najlepsze ustawienia tą broń? Ja mam tak, barrel, rail, pierwszy sight, czwarte ammo, pierwszy stock i pierwszy handguard. Zwykły grip, nie bipod. Ale to ja się nie znam na tych ulepszeniach, biorę, bo ładnie wygląda. Pokażę swoje identyfikatory, zobaczymy czy to działa. Ale to nie działa z tego co wiem. Serio? Dobra, krótka piłka, ja byłem szpiegiem. Faktycznie się respi dosyć ten szpieg regularnie. No, szpieg CI. Krótka piłka była. Nie wiem czy to działa, ale cóż, tak niestety musiało być widocznie. No, krótka piłka. Szpieg Bladeusz kracza do akcji. Mora, krótka misja, musimy się dostać do personelu klasy D, szybciutko. Ale to było masakra. Trzeba będzie coś z tym zmodyfikować troszeczkę, żeby jednak ten szpieg C nie respił się za każdym razem. Bo przez to, że on się respi za każdym razem, to jest taki efekt, że zawsze ktoś praktycznie z trzech ochroniarzy, to ktoś zazwyczaj jest szpiegiem. I jest bardzo ta sytuacja już kilka razy się powtórzyła. To nie jest tak, że to jest pierwszy taki efekt. No, ale masakra taka była. Troszeczkę masakra. Dobra, nic. I tak pewnie zginę od MTF-a. Znaczy od tego, przepraszam, od SCP. Te dźwięki są czasami przerażające. Ta, pewnie zaraz na mnie wyskoczy SCP i tak to się skończy. No. Gdyby to... Tak sobie myślę, że gdyby to na przykład był Amongo, to by może bym współpracował. Ale no, albo AB. Ale niestety Gabor się ostatnio na mnie fokusował w poprzedniej rundzie. No i umarł w butach. O, jak to jest potężny zombie. No to nie, jednak nie jest potężny zombie. Co, co, on mnie nie przemieni, czy jestem przemieniony? Przemieni, halo? Jesteś przemieniony, byczku. O, słyszę. O, słyszę. Halo. Ten gada. Ej, czy ja słyszę spektaktora, czy ja słyszę spektaktora? Mnie słyszysz, bo to jest taki bóg. Takim ty jesteś? Ja? No. Nie, to jest spektaktor, to nie powinniśmy go słyszeć generalnie. Przepraszam, już wam nie mówię. Dobra, witaj SCP-049. Zamieniłeś mnie w zombie, no. No trudno, w takim razie skoro zamieniłeś mnie w zombie, to będę zombie, niech stracę. No, ajajaj, ale przygoda. Jak tam było, zamieniłeś więcej personelu klasy D? Nie, nie zamienię. Widzę, że pierwsze co, to rzuciłeś się na mnie generalnie, to musimy buldożera użyć. Właśnie. No. A, świetnie. A, czekaj, a buldożerem to się no, da? No, tak, możesz to rozwalić buldożerem. Nie wchodzić, zajęte. No to by trochę potrwało chyba. No, niestety, ale nic, nie da się tego przyspieszyć. Ej, halo, kto tam jest? Zajęte, proszę nie wchodzić, prywatne. W sensie dużo naukowców jest. No, tutaj MTF proszę otworzyć. No. Ej. Zamknijcie to tutaj! O, nieźle! Dobra. Zamknijcie to! Idziemy tam przyłożyć, chodźcie tam. Chodź! Ej, ty, Gałgani, chodź tu! No, jak tam, lamusy? No, cześć. Dobra, chodź tu, Gałganie! Dorwiemy ich z innej strony. Nie no, nie obejdziemy ich. Dlatego zrobimy tak, czego się nie będą spodziewać. Patrz, zamknijmy to. Tu, zaczę się tutaj na nich, na tych drzwiach. Oni pewnie przyjdą tędy, ale jakby coś to cichutko. No, a ja będę pilnować tych, ale co jak coś to cicho. Dobra, to może się udać. Będą musieli się dostać tędy prędzej czy później. Na pewno tu przyjdą.
Dobra, placówki wkroczyły te jednostki, możemy pójść do wejścia. Dobra, chodźmy tutaj do przejścia, się zaczajmy na nich też. Zaczekaj. Zaczekaj. Tutaj. Chodź, cofnij się. Tu? Ale oni mogą przejść innym przejściem. Ale tam trzeba iść przejść w krainę, więc wątpię. Raczej tutaj nas napadną. Mogą mieć kartę. Mało prawdopodobne, bo to jest karta wyższego dostępu. Za to! O, tutaj jest! Chodź tu, cwaniaku! Dobra, zamień go jak możesz. Spróbujmy. O, siema. Ej, jaki fajny jest. Dobra, chodźcie szybko tutaj. I cichutko, cichutko. Cichutko teraz, na whisper daj. A, domyślili, usłyszeli. Dawaj. Bierzemy ich. Dobra, nie biegnijcie, nie biegnijcie, nie ma sensu. Cofamy się, cofamy się. Chodźcie! Ej, chodźcie, stopeki! No chodźcie! Ale oni są goce! Mamy wam pomóc, jesteśmy goce. Jesteśmy golce. No dobra, zaufamy wam, niech stracę. Czemu chcesz nas zabić? Nie, armię. Nie, no zostawcie nas, dobra, dobra. Ej, ale nie, na początku musimy dorwać personel klasy D, to jest nasze zadanie. Ale personelów nie zostało. Dadi, czy to garnie tam temu placę? Jak zaczęliśmy grę jako MTF-y, to wszyscy byliśmy CIA-ami. Jeszcze raz? Jak zaczęliśmy rundę, to wszyscy byliśmy CIA. A, to nie my, to nie my. Ej, tam to z tyłu za wami! Uwaga. Dobra, my się nimi zajmiemy najwyżej. O kurwa, to tyle się... Dobra, zajmijcie się nimi! Zajmijcie się nimi! Dobra, chodź tu, plaga, tędy! 5 HP. Dam kij to. Ten jak ty pauzuje w ogóle. Oj, prawo! Rozstrzelany. Ej, rozstrzelajcie. Oj, byczku. Dead. Dobra, jeden nie leży. Dobra, do tyłu. Jest, co, weź tam, jest jeszcze jeden po lewej. Dawaj go. Hi, Mark. No ła, ale spotkanko było. Myślisz, że jakikolwiek goc jeszcze żyje? Mam mało życia, na moje nieszczęście. Ach, piękna akcja, ty trochę plaga nie ogarniał. W kilku momentach mógł ich ładnie zajść, ale tego nie zrobił. Dobra, to będzie moja śmierć niestety. Jako zombiaka, chociaż? Chodź tu! No niestety. MTF je zabił, udało mu się. Dobra, zaczynamko. Lecimy. No to koniec chyba. Wiecie, które on wyjdzie? On wyjdzie przez... Widzieliście, on B przez chce wyjść. Chodźcie szybko, go z ten. Dobra. Ej, pojazdy dodali? Czy wcześniej nie było? Nie było? Nie, no było. Dobra, można nim jeździć? Chyba tam. Chyba nie. RIP. Dobra, gałgany, chodźcie szybko, a Mongo wyjdzie tamtym wyjściem. On jest personem KSD, co prawda, więc będzie miał długą drogę do przebycia, ale wiecie co zrobimy, niespodziankę. Dobra. Ale a czuję gdzieś miał? Ale MTF-y też ogólnie weszły, więc uwaga, MTF-y też mogą być. Dobra, to przygotować się do obrony. Zajdźmy MTF-y na plecy.
A po co? Przecież to nic nie zmieni. Dobra, gałgany. Nic nie się nie stanie. Gałgany. MTF-y w tym samym czasie też weszły, więc możemy wejść na plecy. No możemy, to zaraz to zrobimy. Chodźcie. Dobra, to go. No i zaraz będzie miazgu. Zaraz będzie miazgu. Na tok się przerzućcie. Dobra. Żeby mieć dystans. Dobra, Mongo może tędy wyjść. A jeśli nie, to dobra. Ogólnie no w placówce mamy jeszcze jednego goca mimo wszystko. Tak, mamy, ale jak MTF wbije, no to wiesz jak to może wyglądać. Dobra, wbijemy od pleców. Nie ma co tracić czasu. Ich jest pewnie sporo, skoro nas się zrespiło. Chyba czterech. No, to ich też może się czterech zrespić. Oni będą Amonga transportować. Dobra, może się uda. Dobra. Elo. Ej, no skurcz, było ustalone, że tego nie robimy, no. Nie ma latania, w ogóle nie wiem, czy mówiłem, że nie ma latania. No nie powinno być czegoś takiego, no. No to jest błąd, ale chodzi o to, żeby z niego nie korzystać, no. No tak, no mówię, że to nie powinno tak być. Z tym lataniem, wystarczy, że choć raz podczas rundy się kliknie latanie i przez całą rundę tak. Cię słyszeć. Jakie to było, jakie to było przykre, ja ci kręcę. I to tak chcę kończyć odcinek, cześć. Dobra, to tym niech będzie. Tym akcencikiem kończymy odcinek. Elo!